Dzień dobry, witam na moim kanale, ale tu nie z tej strony. Patrzcie, gdzie ja jestem. Ekipa szykuje się do... Do poszukiwań. Gdzie jedziemy? Do Krynicy. Do Krynicy Morskiej, no. Na plażę. Na plażę. A potem na... Na wschód. Bardziej na zachód lepiej. O! Sfora się obudziła. Jesteśmy w Krynicy. Tu jest wejście na plażę. Idziemy łupić plażę, jak piraci. Ekipa jest dwóch do kopania i dwóch do szukania, dwóch do kopania. I tam jest morze, ale wzburzone. No i pierwszy pieniążek jest, 10 groszy. No i lecimy dalej. Tu jest na pewno 5 zł. Te kapsle tak będą walić. Chyba, że to było. Noga od tego szczytełka. Trzeci się. Nie, to niemożliwe. Jeszcze przelecę raz tym. Jak wykopię, to się włączy. Kompletnie brak sygnałów. Nawet śmieci nie ma. O! Może tu coś będzie. Dwadzieścia groszy. Poleżało już. Lecimy dalej. Jest waziko. Lecimy dalej. Jest ziko. Lecimy dalej. Przy wejściu zawsze coś jest. Koniec szukania. Bez sensu, za duży wiatr. Przewieje cię. Dorwaliście nas. Patrzcie, co oni piją. Z konkubiną. To są desperaci. Tak, my tu skarby szukaliśmy na plaży. Teraz możemy sobie wydać, bo mamy znalezione dużo. Słuchajcie, chodźcie, tutaj jest cieplutko. Jest ogień. Jest potencjał. Jest potencjał. A lepiej powiedzcie, co znaleźliście. Oczywiście to jest piwo bezalkoholowe. No, oczywiście. Nie wiem. Przynajmniej moje. Takie zamawiałem. Ale przy ogniu to może procentów i stopni nabrać, nasiąknąć. A tam może szaleje. I nie ma co szukać, bo ludzi mało było. Wielka majówka to była mała majówka. Jak przyjechałem tutaj, obiecywali mi, że będzie tu tyle złota, że musiałem kupić jednak wagę. No bo muszę wiedzieć, ile kilogramów, no gramów powiedzmy, tego będzie. Także już sprawdzona maszyna, wszystko dobrze odmierza i nagram też dla jednego widza, który powiedział, że ta obrączka ostatnia, co żeśmy mówili, że wali, że 4,8, on nie wierzy w to. No to nie do wiarku, ci pokażę potem. Wracamy na... Parking Leśne Duże. Nie, to inaczej my nazywamy. Raj. Do raju, do raju. Tak, do raju wracamy. I zobaczymy, co to będzie. A tu jest wielbłąd i garb. Jesteśmy w piaskach, ale to nie czelać piaski, tylko ta inne piaski. Bo jest, tych piasków to ja kilka już mijałem. O, jest! To duża miejscowość. O. Mówi, że to wioska. Malutka jest. Taka klimatyczna. Tak, bardzo fajnie. Cztery kampery. Tam coś na boku leży. Port w piaskach od strony Mierzei, a nie morza. Piękna wioska rybacka tutaj jest. No stara. Ktoś jeszcze nie był w piaskach, to zapraszamy, jak przyjeżdżają. A tam wioska indiańska. Indiańska, no to wygląda, ale ładnie.
Za chwilę ruszamy podbić ruskich. 3 kilometry. Jesteśmy niebezpiecznie uzbrojeni. W piwo, upijemy ich. Myślę, że ich będzie ciężko. Nie radzę tam iść. Ani na Białoruś, ani tam. I dobrze, że tu jest zakaz wjazdu. Ale rowerami można. Rowerami można. Ale Rusy ci rower zabiorą. I tu już dalej nie pojedziemy. Tak, koniec świata. Bo o tędy chyba, że. Tam trawami można było pojechać. To Rusy. Tam już jest niedaleko Rosja. No, po ciężkim chodzeniu i bezowocnym trzeba coś jeść. I podano do stołu. Jak to się nazywa? Ryż z białym sosem. Ryż z białym sosem. A to jest rosołek. Tak jest. No. A to wiadomo co to jest. Ryżki z rosołu. No. Smacznego. Bardzo dziękujemy. Znasz smakoweczka. Nie wiem czy to widać, ale to jest 5 zł, takie okolicznościowe wytłoczone, czy tego z okazji tego wybudowania tego kanału. Tu normalnie z drugiej strony wygląda normalnie, tak jak piątka. Myślałem naprawdę, że to piątka, a z tej strony jednak ten kanał jest pokazany. GoPro tego nie pokaże tak fajnie. Może zrobię fotkę, to lepiej będzie widać. Czas kawusie zrobić. Trochę w innym miejscu niż zawsze. Jedziemy z tym koksem. A jednak trzeba trochę. O. I teraz. Jak się zaparzy, to się włączę. Dobry. A pan to kto? Tutaj. Jesteś... Tutejszy. Słucham? Tutejszy. Taki poszukiwacz jestem, no. I nagrywasz filmy też? Też nagrywam. Jestem początkujący, słuchaj, youtuberem. Dzięki tobie mogę się dużo nauczyć. Słuchaj, bardzo się cieszymy, że przyjechałeś. Bo to co, przestań... że samo poszukiwania też się od ciebie uczę, bo nie tylko same poszukiwania. Przestań słodzić, bo mi kawa będzie gorzka. Tak, chodziliśmy na plaży wczoraj w Krynicy Wolskiej. No. Jak wiesz, chodziłem sam, zacząłem nagrywać i co zauważyłem? Nagrywanie i poszukiwania, szukasz, to nie jest takie proste. To trzeba po prostu, ja albo nagrywam, albo po prostu poszukuję. No. Ale ja zawsze będę mówił, nie, że tylko szukać rzeczy monety, ale pójdziemy zobaczyć ten wrak statku, bo wokół tego są wielkie kontrowersje. I te bursztyny łowić będziemy. Tam bursztyny? Bursztyny też. Ja cię nauczę bursztyny poławiać. A ty mnie nauczysz wykrywaczem do metali. Musimy parę ustawień tam zrobić. Też nagrywasz i masz kanał jakiś swój, tak? Tak, kanał się nazywa, słuchaj, Wyprawowanie. I wyprawowanie to czyli wyprawy związane z vanem, wyjazdy gdzieś tam później. Tak. Też do Turcji. Turcja. Tylko bez wykrywacza. No, teraz bez wykrywacza, tak. Bo tak jak rozmawialiśmy, że wiesz, nie wszystkie kraje tolerują, tak. Ale słuchaj, chciałbym, żebyście jeszcze sprawdzili wokół tego wraku statku, który tutaj jest między nas. Nie ma problemu. Mierzei, wiesz, bo ten wrak statku budzi cały czas kontrowersje. Słyszałeś wczoraj, jak to jest z tym wrakiem. No wiem. Ty masz wielkie zdolności. Ach, przestań. Żeby sprawdzić to. I słuchaj, kawa w twoim wydaniu smakuje super. Właśnie się robi. Tak, powiem ci, sprawdziłem wodę, bo jakieś bursztyny są. Co do bursztynów, to zrobimy sobie jeszcze dzisiaj dzienne poszukiwania i nocne poszukiwania tych bursztynów. Pokażemy twoim widzom, żeby się, może się ktoś wie, jak się poławia bursztyn, kto był na Mierzei, to niech ci w komentarzach napisze, czy już był na Mierzei, poławiasz ten bursztyn, czy nie. Bo dlaczego? Bo
jak ktoś tego nie robił, to będzie miał okazję uczyć się razem z tobą, bo w końcu przyjechałeś tu na praktyki, tak? Tak, nie lekarskie. Tak, i będziesz mógł sobie powietrza pozaciągać, bo czas na kawę. No. Zapraszają mnie znowu na śniadanie. Oni chcą mnie utuczyć, a potem na rusz rzucić. Poznasz gościnność swoich van life'ów ludzi. O, ludzi lasu, takich dzień. Jak my, wiesz. Bez przesady. Ja to mówię zawsze, co za dużo, to i świnie nie zje. Kawę masz zrobioną? No, jasne. Bez dla mnie? Nie. Dziękuję ci, Tadeusz. Przecież ty pijesz tylko rozpuszczalną. Chodź zobaczyć, co mamy dzisiaj na śniadanie przygotowane, bo wieczorem będzie wiadomo, rybka będzie... Ja pierdniczę. A słuchaj, krywata się robi. Tak. Popatrzcie się, ludziska. Tak chcą mnie wykończyć. Jak mamy w braku statków szukać innych rzeczy, to skarby będziemy szukali. To trzeba mieć siłę. I jeszcze tam jeden grill. Ja cię, to jest jakiś elektryczny, gazowy. Gazowy, no. No nie mogę. Wam się już w głowach poprzewracało. No jak to, no trzeba w świecie van life'u tylko jesz, śpisz i co robisz? A, i renderujesz. Renderuję śniadanie. Tak, śniadanie. Dobrego dnia wszystkim. Nie? Idziemy na zatokę. Będziemy łowić skarby. A tu dwóch youtuberów. Będą kręcić rolki. Nie wiem co, o co chodzi, ale oni wiedzą. Tadeusz to dzisiaj pouczy skarbów szukać, a wieczorem ja go nauczę bursztyny. No. I zobaczycie co będą. I co z tego wyjdzie. Jesteśmy w dżungli. A tu są tubylcy. No, groźni tubylcy. Groźni. A tam jest zatoka świń. Nie. Właściwie to zalew tak naprawdę. Zalew wiślany, o. Ale tu tych... Fu. Kurde, ty otwórz gębę, to sam se pojesz. Ile tego lata. Przyszliśmy tutaj nie dlatego, żeby coś szukać, ale poszukamy na tej plaży. Ale dlatego, że tu jest zasięg z oręd i muszę przesłać film po prostu. Także pochodzimy sobie trochę tutaj. Drugie takie same kółko, to już mamy dwa takie kółka. Jeszcze resztę samochodu znajdziemy. Lampy. Czy kutra? Kutra, no. Guziczek, ale i z czyich kale są, to ja nie wiem. Może ktoś szuka, nie? Może ktoś szuka, potrzebuje, możemy go wysłać. No. Paczkomatem. Tak. Tu pod korzeniem mamy metal jakiś. Coś metalowego. Już wam pokazuję, tylko ciężko będzie dostać się. O! To widać. Oprócz wózek i innych militarnych niewypałów 20 groszy współczesne. A tam pies też dobrze kopie, także o! Na razie ta plaża to jest bidulka. A ten pan powiedział, że tu jest ukryta skrzynia. U marlaka. Na plaży jest skrzynia, z tamtej strony trzeba pokonać. A to z tamtej strony? Tak. No to czemu mnie żeś tu przyprowadził? No bo chciałem ci tutaj pokazać te tereny, a skrzynkę będziemy później kupować. Ja cały czas myślałem, że tu skrzynka będzie, a ty ze schowałeś skarbami, skrzynkę, no. Z piwem. To jest moja rodzinka, dalsza, no nie? A to są moje... Adam i Tymon. To jest pani chyba, pani Odynowa. Także nie wiedziałem, że mam tu rodzinę. To oczywiście to jest dalsza rodzina. A chodź. Oj. Ty nie jesteś dzika świnia. Goldi? Do Fromborka, na dół. Płyniemy do Fromborka, albo i nie. A niestety, pod tym molem nie da się poszukać. To nie jest tak, że powiesz sygnał. Ty masz ósemkę? 10. Jesteśmy w porcie.
jakimś tam. To nie jest rybacki. Tylko idziemy zobaczyć moją dalszą rodzinę. Dalszych krewnych. Ale ile tego lata? Dzień dobry, starszy kuzynie. Winnica morska, baczność. Co dzisiaj mamy? Kurczak. Kurczak? Pieczony, no. Pieczony? Ten nie, jeszcze nie. Zgrillowany. A, tu będzie wszystko. Tam będzie, tam na ognisku. Co? Co na ognisku? Gdzie tu? Spokojnie, tam zrobimy, tu tylko. Nie nagrywa bałaganu. Widzicie ten dym? Idę za dymem. I zobacz, jaka zadyma. Znowu będzie żarcie. On chce nas wykończyć. Tak, bo tutaj zawsze trzeba zjeść, nie porządnie. Tu trzeba porządnie jeść. Bez picia, tylko żreć. I będzie herbata z kawą. Z rumem. Nie, herbata z kawą. Z prądem. Z prądem. Wszystko się wydało. Proszę o uśmiech. Telewizja Trwam. O kurde, te rogi to... Ten niewierny jest. Nie mogę to uwierzyć. B jak kretyn. Licznik chodzi? Ewelina dostała zapaści. A to jest jak na planie filmowym, on leje, ale na pusto. Żemlisz. Leje bez przekonania. To kawa czy herbata? Program telewizyjny. Palto. No dobrze jest. Za mało kosztował 8 euro. Za mało na zaparzyły, zaparzyłeś. Widzisz, za mało? Coś cienki budżet, 8 euro dzbanek, tylko nie dostanie resztki. To jest esencja. Najważniejszy kubek jest. Love. Ale to będzie kawa i herbata, co? No. Jak wam będzie smakowało? Ciekawy jestem. Ja nawet tego nagrywamy. Nie próbuję. Trochę boję w tym momencie. Nie. To miało... Nie, ja tu. Często się panie częstują. Nie. Ja podam, proszę bardzo, w najważniejszym kubeczku. Ale powiem ci... Ale to jest dobra, bo to jest ta kawa. Pachnie fajnie. No. Powiem wam bardzo ciekawy smak tej kawy zbożowej z tą miętą. Mieszanej pytągiem. Nie wiem czym, nie. Litka mieszała z czymś? Nie. Znaczy to my mieszaliśmy. Ale palce. No. Jak Litka może pytągiem mieszać? No. Ale to jest piła. Jej pomysł piła. Autorski, bo wiesz... To moja żona ma takie pomysły? Czuję usta. Kawę z miętą? Kawę z miętą. A jak ja jej proponuję w domu browara zwykłego, to nie. Ale kawę z miętą? Ale powiem ci, smak jest bardzo fajny. Jeszcze jakby cukru dodał. Rewelacja. To jaki problem? Ja nie brak? Cierpię, bo... A ile kupiłaś? 10 kilo dzisiaj. Dajcie mi 2 godziny, przywiozę z Malborka. Nie, to kupiłam całą zgrzewkę, bo był w promocji. No, ale to 10 kilo było. No. To 10 kilo w grzewce. Nie, ale mówię, nie, ale to ja możemy teraz drożdże dokupić. Promocja. I będziemy bimberek. A na czym? Jak na czym? Gąsior mam w domu. Gąsiorek jest. Receptura to jest 1410. Bitwa pod Grunwaldem. Ciekawy pomysł. I tak dwa razy przepędzony taki. Jest duch puszczy? Będzie duch piasków. A nie miał być o kawie? A przepraszam, to nie ten odcinek. Zrobiliście go bez mnie? Przecież można mówić, ale niekoniecznie pić. Jest poranek, czas na kawę. Dzisiaj mamy takie plany, żeby pojechać, pójść na tą plażę nad morze i koło tego statku się pokręcić, poszukać. Może go jak odsłoni więcej, to się go wejdzie się do niego. Ojej. No. Wszystko mi leci z rąk ostatnio. Za dużo jem. To tak nie może być. To jest, co za dużo, to za dużo. Trochę się pobrudziło. No. Ha, katastrofa była, ale nie szkodzi. Jak się zaparzy, to się włączę.
kawusia już się parzy. Będzie smakowała na takim pięknym poranku. Ale słoneczko daje. Oczywiście mleczko też, jak żeby inaczej. O, coś mało wody dałem. I wiadomo, sprawą, nie wiem ile razy, bo nie liczę, ale na koniec wiecie co trzeba zrobić. Tak jak już mówiłem, kupiłem zawagę i teraz zważę tą oprączkę, bo pisało kilka osób, chyba właściwie to jedna, że ta oprączka to tyle nie waży, więc zobaczcie, kładę ją tutaj, ona mówię 4,80. Ile tu jest? 4,85, o nawet więcej, no widzisz, oszukałem, przepraszam, no niedowiarku. Idę, jest poranek piękny, idę zobaczyć jaka tam fala na morzu i czy są śmieci na plaży, ale te bursztynowe śmieci, co fale wyrzucają. Zobaczcie jaki piękny las. Ptaki śpiewają, kurde, trochę kamperów jest. No, no. Tu są Niemcy. Dużo Niemców tu przyjeżdża, także międzynarodowa obsada. Widzimy się na plaży. To jest bezpośrednia transmisja z raju. Nie podatkowego, tylko takiego ziemskiego. Idę teraz na plażę zobaczyć co tam się dzieje. Zresztą już to mówiłem. Trochę mi się to wszystko rusza, ale dostałem jakiegoś patyka i teraz kamerę trzymam na nim. Jestem już na plaży. W oddali ludziska łowią? Chyba łowią. Ale co łowią to nie wiem. Bursztyn czy rybcie? Chyba rybki. Ciekawe jakie rybki tu łowią. Może trochę wzburzone, ale od to nie jest. Śmieci nie ma na plaży. Także na wieczór może będzie coś. A to co to? Jakaś Baba Jaga. Tam jest dosyć płytko. Jak wieje, to zimno jak idziesz, no. Dzień dobry. Co mamy, co na śniadanie robimy? Śledzik, zobacz, mamy. Śledzik? O kurde. Śledzik, no. Tu na patelni, zobacz tutaj ten. Czysty cholesterol. Zostaw to, ze śledziem nie wolno mieszać. Tamten pan nie lubi śledzi. Okej. Okay. Ja akurat kiełbaska. O, a ty śledzi nie lubisz? Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Nie, ja akurat rybki to tak, nie każda. Za to kiełbaska każda. No chodź tu. Zobacz jaki fajny lisek znowu przyszedł do nas. Rudy. Nie mylcie go z tuskiem. Ale ładny. Dziewczynka jest to, tak? Dziewczynka? No jak ma dziecko małe te. Chodź tu, odwróć się, uśmiechnij się. Mama da, mama da. Mama zabierze. Nie bój się, sika ze strachu. Patrz kot. Chodź, mama da, chodź. Ty kot. Kot. Chodź, ty, a kot zaatakuje go? Nie, nie. Bo o, widzisz pod to autem. Chodź, chodź. Tu chodź. Zobaczcie,
Zobacz, jaki fajny lisek. Pani, on się nie boi. Ale tylko tej pani. Reszta nie ma szans na spotkanie. Jedz, kochani. Jedz. Foksi. Ta pani lubi zwierzęta. Kocha. Jak dziecko swoje. Mama da, mama da. Nie wiem, czy widać tego liska, jak fajnie je. A to moje auto. Nie boi się czerwonego. Rudy to rudy. Kopomno, tą wielkopomno chwilę muszę uwiecznić. Idziemy łowić bursztyny. Tak, po ławiec bursztyny dzisiaj idziemy. Bo Tadeusz mnie nauczył poszukiwania monet i innych rzeczy. A obiecałem mu, że będziemy wyciągali bursztyny. Co znajdziemy, to będzie dla niego. Bez przesady. Tylko 90%. Bursztyn! Już poławiamy. Jest! Następny. A to chyba nie jest. Nie, to zwykły kamyk. Ale duży kawałek. Zobaczymy, co tu jest. O, już widzę. Tak, pokaż. O, tu. O, jaki duży. No, zobacz. Fajne kawałki. I to. I ta rybka, krewetka jest. Krewuśka. Ale fajny wypad, co na bursztyny dzisiaj. Ja mówiłem, bo to wiosna, po zorzy zawsze są bursztyny. O, jeszcze tutaj. Sprawdzę siatę. Znaczy fajne. Złoto Bałtyku. Właśnie to wyciągnął, wyrzucaj. O, już zleciał kawałek. I ryba się znalazła. Jest, kurde. Jest, tutaj jest tego. O. Fajnie. A, ryba, kurde. Zobacz, ile tu tych małych bursztynków jest. Kolorystyka. Bardzo ładna, fajna. Trzeba wszystko zbierać. Tak, wszystko. Do wora i... A, do wora mogliśmy to wziąć. A od razu się będzie przebierało. To nie ma... O! Nie. Jasne. Tak. Różne kształty, nie? Różne kolory. Ale fajnie. O, ekstra. Jeszcze pójdziemy powyciągać, tylko tutaj wytrzepię tak. Kurde. Tutaj ten śmieć, te pozostałości tego całego, tego wyciągamy tutaj. Słuchajcie, to nie jest trudne, jedna ręka wystarczy i to sorry, pięć. Dobra. Chyba tylko trzeba dać po prostu odpowiednią pogodę, warunki. I teraz wyciągamy, słuchajcie, na brzeg. Czekaj. Jedna ręka. Czekaj, no i coś tam zrobił. Ryba na pewno jest, zobacz. A jest. Głowa. Głowa? Nie. O, to jest, co to jest? Belonka. Belonka? Teraz wysypimy to. O kurde, już widzę. O ja pierdziel. Patrz, jaki wielki. Tutaj, następny. Następny. Poczekaj, to jeszcze nie wytrzymamy. Ty widzisz, u mnie się nagrywa, bo ja nie widzę, ty. Nagrywa się. Pokaż. Nie. Nie? No nie mogę. Nagrywa się. O, następne. Ja się kręcę. Tylko ja wysypię do końca. To wyłączę. Fajne, nie? Ekstra. Za mały pojemnik wziąłem. Za mały? Muszę wiaderko wziąć, kurde. Wieczorem pójdziemy z latarkami. O, to będzie nam siedzieć tak, cały czas. To będzie widać. Bursztyny piękne. O, tu też fajny kawałek jest. Jeszcze takie malutkie, drobne. Ile? 10 minut jesteśmy, już mam tyle. No to wysypuj, pani. To mała drobnica, zobaczymy co będzie. O, już widzę. Tu. Zobacz ten kawałek, jaki fajny.
Tu, kurde. A, różne kolorki. Tak, tu też ten. Różne kolory, nie? Różne kształty. No. Parę minut, taka frajda, nie? No. Jak komuś by się nudziło, to może sobie przyjechać tutaj na bursztyny. No. Można i trafić na większe kawałki. Widzicie, tam gdzie on idzie, tam jest zatopiony statek. 17-18 wiek. Jak jest odpływ, to go widać. Normalnie jego nie zalewa, teraz jest zalany cały. Tamto on jest jeszcze kilka metrów do tyłu, dopiero się kończy. Z tego co mówili, to około 30 metrów ma. Przyjdziemy tutaj w nocy z latarkami. Właśnie się zbliżam do tego. O kurde, ty! Właśnie. Poczekaj. Ja nagrywam już. Nie wiem, czy się nagrywa, ale stoję właśnie na dziobie tego statku. Podobno tu jest ich bardzo dużo. Te wszystkie te narośla tutaj, to z tego statku wystają. Kiedyś on wystawał pół metra nad wodą, a teraz jest cały w piachu. Z tego co opowiadał nam taki historyk, co tutaj był, bo było radio w Gdańsk. Podobno tu jest ich 16. O, tam jest koniec tego statku. To by była rufa. No i tam dalej podobno są też. No to zobaczcie. Tam, no to będzie 30 metrów. Ten statek jest odwrócony. Do góry nogami leży. Także skarby są pod. Tak, skarby pod. Ja chcę zobaczyć. Nie wiadomo, czy tu są było przymocowane te takie dechy, czy to gwoździe było, czy co, nie wiadomo. Musiałbym magnesem sprawdzić. Czas podsumować moje bursztynobranie. To ile? Godzinka niecała. Duże kawałki niektóre są. Kilka takich. Wieczorem idziemy. Będziemy na latarkę UV łapać, szukać. To by było na tyle. Poszukiwań w sumie nie było, bo tu nie ma ludzi i nie gubią za bardzo. A jak już przyjeżdżają, to biedni chyba sami. A to jest mój pies, przewodnik. No. Także dzięki za oglądanie tego odcinka. Zapraszam na następny i lecimy dalej. I wiadomo, kciuki do góry.